Doskonale. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym spotkaniu i dziękuję za praktyczne przybycie. To jest dla nas bardzo ciepłe przyjęcie, myślę. Mili Państwo, ja zajmowałam się w książce polityką mieszkaniową, problemami związanymi z dostępnością mieszkań. No, niestety wszystkim nam dobrze jest znany ten problem. Po 1989 roku w znaczący sposób zmieniła się polityka państwa dotycząca budownictwa mieszkalnego czy dysponowania zasobami mieszkalnymi. Mieliśmy duże do czynienia przede wszystkim z komercjalizacją rynku lokali mieszkalnych, prywatyzacją. Niestety odbiło się to w znaczący sposób na dostępności mieszkań dla osób młodych, ale także powstawania, dynamiki powstawania zasobów mieszkaniowych. W obecnej chwili Polska jest w Europie jednym z krajów charakteryzujących się największym przeludnieniem lokali mieszkalnych, jak i najmniejszą liczbą lokali mieszkalnych na mieszkańca naszego kraju. W związku z czym problem jest jak najbardziej bieżący, jeżeli nie powiedzieć nawet, że palący. I mimo obietnic z budowy 3 milionów mieszkań, które kiedyś padały, no niestety do tej pory żaden z rządów nie poradził sobie z tym problemem. I odnosząc się do pytania Michała o rekomendacje, otóż wydaje mi się, że podstawowym problemem dostępności mieszkań jest problem o charakterze ekonomicznym. Przez to, że rynek mieszkań jest rynkiem jak najbardziej uwolnionym, komercyjnym, podstawowe problemy dotyczą zasobności portfela, czy raczej konta, bo trudno mówić o zasobności portfela. Wobec czego wszystkie programy rządowe, które do tej pory były realizowane, rodzina na swoim, czy mieszkanie na młodych, które ma rodzina na swoim zastąpić, i to zresztą nieco bardziej określonej formie, są wsparciem dla osób, które biorą na przykład kredyty komercyjne, czyli de facto programy, które są ewentualnie dostępne, wspierają status quo. I jeżeli mogłabym zasugerować cokolwiek, to może przejście do oferowania nie tylko kredytów komercyjnych, ale także kredytów niekomercyjnych, tak jak jest to praktykowane w krajach skandynawskich, kredytów nisko oprocentowanych, na przykład na poziomie inflacji, które są również długoletnie, natomiast nie są aż tak dotkliwe jak oczywiście kredyty komercyjne, które w dodatku grożą utratą. Natomiast gdybym chciała troszeczkę odważniej, to pokusiłabym się o krok dalej. Mianowicie w moim przekonaniu paradygmat myślenia o polityce mieszkaniowej jako polityce przede wszystkim własnościowej, własności mieszkania, nie zdaje egzaminu. Nie zdaje egzaminu w Polsce, w kraju, którego mieszkańcy nie są zamożni. Ja sugerowałabym przesunięcie punktu ciężkości z posiadania mieszkania na realizowanie prawa obywateli do godnych warunków mieszkaniowych. Co przez to rozumiem? W krajach Europy Zachodniej, w szczególności Niemczech, Holandii, a także krajach skandynawskich praktykowane są i są to prawie, to są znaczące proporcje dostępnych zasobów mieszkaniowych, praktykowane są długotrwałe wynajmy. Dlaczego nie mielibyśmy wrócić i wspierać dalej ideę spółdzielczości? Dlaczego nie wspierać i przywrócić mieszkania komunalne? W dzisiejszych niestety czasach mieszkania komunalne kojarzą się i często zresztą popełniany jest ten błąd, że są to pojęcie stosowane zamiennie z mieszkaniami socjalnymi. To nie jest tak. Mieszkania komunalne to były mieszkania, które są własnością samorządu miasta, które są po prostu użytkowane, za które opłacana jest cena za warsztat czynszu, za ich użytkowanie. Eliminuje to problem dostępności, ponieważ nie ma prywatnej własności. Jest to własność spółdzielcza, wspólna, kolektywna. No ale obawiam się, że niestety to wymaga zmiany całego myślenia o polityce publicznej i przede wszystkim zdania sobie sprawy, że miasto nie jest firmą, a miasto i władze powinny służyć obywatelom, a nie interesom rynku czy interesom deweloperów. I gdybym mogła wczoraj coś powiedzieć na temat polityki mieszkaniowej i preferowanych kierunków jej rozwoju, to zdecydowanie moją rekomendacją byłoby
zwiększenie dostępności mieszkań przez zatrzymanie i komercjalizację tych zasobów. Dziękuję.